Kuba Rozprówacz to pseudonim nadany seryjnemu mordercy działającemu w Londynie w 1888 roku. Słyszał o nim chyba każdy, ale nie każdy zna jego historię dokładnie, więc wam ją opowiem. Co o nim wiemy? A posłuchajcie, jak to było. W połowie XIX wieku Anglia doświadczyła dużego napływu irlandzkich emigrantów, co pociągnęło ze sobą znaczny wzrost zaludnienia miast, w tym Londynu. W 1882 roku pojawiać się zaczęli także żydowscy uchodźcy z starskiej Rosji oraz Europy Wschodniej. Doprowadziło to do przeludnienia w jednej z najuboższych dzielnic. Przestępczość i alkoholizm były powszechne, a skrajne ubóstwo zmuszało wiele kobiet do prostytucji. W październiku 1888 roku, zgodnie z szacunkami policji, pracowało tam około 1200 prostytutek i działały 62 domy publiczne. Trudności gospodarcze, rodziły też napięcia społeczne, rasizm, liczne przestępstwa, niepokoje społeczne oraz olbrzymia bieda przyczyniły się do postrzegania Whitechapel, jednej z dzielnic Londynu, jako miejsca upadku moralnego. Ofiarami ataków przypisywane Kubie Rozprówaczowi zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic. Mordowane przez podcięcie gardła większość z nich odniosło ponadto poważne rany brzucha. Co najmniej trzem ofiarom usunięto niektóre narządy wewnętrzne, co stało się podstawą przypuszczeń, jakoby morderca posiadał wiedzę anatomiczną Lub chirurgiczną. Teorie głoszące, że sprawcą wszystkich ataków i zabójstw był jeden człowiek, zdobyły popularność we wrześniu i październiku 1888 roku. Wtedy to Scotland Yard oraz prasa zaczęły otrzymywać listy od osoby podającej się za mordercę. Jeden z nich, nazywany od pierwszych słów listem z piekieł, zawierał fragment ludzkiej nerki. Z powodu nagłośnienia sprawy przez media oraz niezwykłej brutalności morderstw, zaczęto je powszechnie uważać za Dzieło pojedynczego zabójcy nazywanego Kubą Rozprowaczem. Liczne artykuły oraz wzmianki prasowe sprawiły, że stał się on najbardziej popularnym seryjnym mordercą w kulturze masowej. Główną przyczyną trudności z ustaleniem faktycznej liczby ofiar kuby rozpruwacza jest duża ilość napadów na kobiety w tamtym okresie. Policja w śledztwie dotyczącym rozpruwacza uwzględnia 11 morderstw, do których doszło od 3 kwietnia 1888 roku do 13 lutego 1891 roku określanych mianem morderstw na Whitechapel. Mówiąc o ofiarach Kuby Rozpruwacza trzeba powiedzieć o siedmiu morderstwach, z czego dwa pierwsze wyglądały inaczej niż kolejne pięć. Stąd uważa się, że pierwsze dwa nie są sprawką Rozpruwacza, mimo to. Opowiem o nich. Pierwsza ofiara z siedmiu to Emma Smith. Została zaatakowana i okradziona 3 kwietnia 1888 roku na ulicy Osborne. Udało się jej jednak przeżyć napaść. Po przybyciu do szpitala okazało się, że do jej pochwy wepchnięto tępy przedmiot, przebijając otrzewną. W wyniku tej rany wywiązało się zapalenie otrzewnej, z powodu której Smith zapadła w śpiączkę i zmarła rankiem następnego dnia. Przed zgonem kobieta zeznała, że zaatakowało ją dwóch lub trzech mężczyzn z których jeden był nastolatkiem. Większość badaczy uważa, że padła ona ofiarą gangu niepowiązanego z kubą rozprówaczem. Kolejna była Marta Tabram. Została zamordowana 7 sierpnia 1888 roku za pomocą noża. Na jej ciele znaleziono 39 ran kłutych. W związku z brutalnością i brakiem dowodów morderstwo to przypisano rozprówaczowi, jednakże brak na to dowodów. Inaczej jest, jeśli chodzi o kolejne 5 morderstw, które nazywamy kanoniczną piątką rozpruwacza. Do wszystkich kanonicznych morderstw rozprowacza doszło wczesnym rankiem podczas weekendu lub krótko przed nim, na początku lub końcu miesiąca. Pierwsza była Mary Ann. Nichols. Około 3.40 nad ranem na ulicy Black's jeszcze ciepłe zwłoki Nicholas odnalazł przechodzący tam tamtędy woźnica. Mniej więcej pół godziny wcześniej tę okolicę patrolował policjant, jednak nie zauważył niczego podejrzanego. Gardło Nichols zostało dwukrotnie mocno przecięte, a na jej brzuchu znaleziono długą i głęboką ranę ciętą o nierównych krawędziach oraz kilka płytszych nacięć. Kolejna ofiara to Annie Chapman. Ciało kobiety odnalazł w sobotę 8 września 1888 roku około 6 rano tragasz na podwórku domu przy ulicy Hanbury 29. Morderca dwukrotnie przeciął kobiecie gardło, rozciął brzuch, wyjął i ułożył obok ciała jelita, wyciął i zabrał ze sobą macicę, górną część pochwy oraz dwie trzecie przednie ścianki pęcherza maczowego. Trzecia ofiara to Elizabeth Stride. Jeszcze ciepłe zwłoki Elizabeth odkrył mężczyzna. Poza podciętym gardłem nie miała ona obrażeń charakterystycznych dla ofiar rozpruwacza, co doprowadziło do spekulacji, że jej mordercą był ktoś inny. Nie można wykluczyć jednak, że kuba rozpruwacz został spłoszony, co uniemożliwiło mu okaleczenie zwłok. W tej samej nocy zginęła również Catherine Eddowes. Około 1.35 w nocy została odnaleziona przez grupę mężczyzn morderca, przeciął gardło kobiety, pociął twarz, rozciął brzuch, wyjął jelita i usunął sporą część macicy oraz lewą nerkę. Około 3.00 nad ranem w bramie jednej z kamienic na ulicy Goldstone odkryto fragment zakrwawionego fartucha Edos, a nad nim napis brzmiący Żydzi są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic, albo Żydzi nie są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic. Był w tym tekście błąd. Komisarz Charles Warren po przybyciu na miejsce nakazał usunięcie grafiti, obawiając się antysemickich zamieszek. Ostatnia oficjalna ofiara rozprowadza to Mary Jane Kelly. Znalazł ją właściciel mieszkania, w którym mieszkała ofiesze przecięto gardło, usunięto skórę i mięśnie z przedniej części tułowia i łód, zaś wyjęte z ciała organy rozmieszczono wokół niej. Serce nie udało się odnaleźć, możliwe, że zabójca zabrał je ze sobą. Niektórzy świadkowie zeznali, że widzieli Kelly żywo około 8.30 rano, to znaczy kilka godzin po prawdopodobnej godzinie jej śmierci byli pewni, że się nie pomylili. Ocalałe archiwum policyjne zawierające materiały dotyczące morderstw na Whitechapel pozwala dokładnie przyjrzeć się sposobom jej działania w epoce wiktoriańskiej. Duży zespół funkcjonariuszy przeprowadzał dochodzenie, chodząc od domu do domu na Whitechapel. Zbierano i badano materiały dotyczące tajemniczych zabójstw. Podejrzani byli wyszukiwani i przesłuchiwani. Niezadowoleni z pracy policji, mieszkańcy Londynu tworzyli oparte na pracy wolontariuszy Whitechapel Komitet. Patrolowali oni ulice tej dzielnicy w poszukiwaniu podejrzanie wyglądających osób, opłacali prywatnych detektywów oraz wysyłali do rządu prośby o podwyższenie Nagrody za złapanie mordercy. Okaleczenia na ciałach ofiar doprowadziły do spekulacji, jakoby morderca był chirurgiem lub rzeźnikiem. Oprócz sprzecznych oraz często mających dyskusyjną wiarygodność relacji świadków, nie zachowały się żadne dowody sądowe, co utrudnia ustalenie, kim był rozprówacz. Analiza śladów DNA na rzekomych listach mordercy nie dała żadnych jednoznacznych rezultatów. Dziennik kuby rozpruwacza mający być dziełem samego mordercy jest przez większość badaczy uważany za fałszerstwo. W 2006 roku na łamach czasopisma BBC History na podstawie ankiety wśród jego redakcji i czytelników został on wybrany na najgorszego Brytyjczyka w historii, o ile był w ogóle Brytyjczykiem. Na temat pisze, pogłoski doniesienia o tym, że Kupa Rozprówacz był Polakiem, słuchać było już od kilkudziesięciu lat. Dopiero teraz jednak potwierdziły to ostatnie badania DNA. 23-letni polski imigrant Aaron Koźmiński brutalnie zabił w Londynie co najmniej 11 kobiet. Przynajmniej tyle uwzględniono wówczas w śledztwie. Jednakże na stronie wyborcza.pl można przeczytać. Analiza DNA miała po pierwsze potwierdzić, że szalm należał do ofiary prostytutki, a po drugie dowieść, że znajdują się na nim także ślady DNA. Mordercy okazuje się, że identyfikacja śladów ofiary prawdopodobnie została przeprowadzona błędnie, a więc cały dowód mający powiązane ze sobą Edos i Kośmińskiego rozsypał się jak domek z kart. Jak to się stało? Genetyczne analizy przeprowadzał biolog molekularny z Liverpoolu. polo Z tego co wiadomo udało mu się wyizolować z zakrwawionego szala 7 niekompletnych fragmentów DNA. Potem próbował je dopasować do DNA żyjącego potomka Edos. W jednym z tych fragmentów znalazł taką sekwencję DNA, która jego zdaniem pasowała jak ulał i co więcej jest ona na tyle rzadka w populacji, że nie ma mowy o pomyłce. Ta mutacja w DNA jest znana pod nazwą 314.1c i występuje wśród Europejczyków z częstotliwością zaledwie 1 do 290 tysięcy. Jednym słowem, ten szal na pewno należał do ofiary. Problem jest taki, że naukowiec pomylił się w nazwie mutacji. Ta, którą znalazł, ma nazywać się bowiem 3151C, a nie 3141C. A więc naukowiec pomylił jedną cyferkę w nazwie, a jeśli tak, to nie jest ona wcale rzadka, bo taki wariant DNA ma ponad 99% Europejczyków. To znaczy, że praktycznie ktokolwiek, kto miał w ręku ten szal, mógł zostawić te ślady DNA. Ten szal może więc nie mieć nic wspólnego z ofiarą Kuby Rozprówacza. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście. Kolejny odcinek. Cześć!